O godzinie 21:20 wpłynął do nas zgłoszenie o wypadku komunikacyjnym na rondzie Regana we Wrocławiu. Na miejscu udały się zastępy, potwierdziły, że tutaj doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem. Ten autobus niefartownie wjechał w przejście podziemne. Na szczęście nie było tam żadnych osób, nie znajdowało się na tej klatce schodowej. Akcja była trudna ze względu na to, że autobus wbił się w sufit. Kierowca był uwięziony. Dwoje pasażerów, które znajdowało się w autobusie, miały niewielkie obrażenia, głównie otłuczenia. Zostali ewakuowani z autobusu, następnie przystąpiono do wycinania uwięzionego kierowcy. Został ewakuowany z autobusu, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Lekarz stwierdził zgon. Mężczyzna kierujący autobusem jadący od strony mostu Szczytnickiego na wysokości ronda Regana zderzył się najpierw z pojazdem osobowym marki Skoda. Następnie wjechał w podziemne przejście dla pieszych na ten moment z nieustalonej przyczyny. Tam się zaklinował. Niestety kierowca tego autobusu poniósł śmierć na miejscu, a dwie osoby, które z nim podróżowały, zostały przetransportowane do szpitala, jednakże możemy stwierdzić w tym momencie, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Bardzo niespotykane zdarzenie, można powiedzieć, pierwsze takie. Tylnymi drzwiami pasażerowie opuścili pojazd. Trudno było wyciąć ze względu na charakter tego zdarzenia oraz to, że trzeba było zestabilizować ten autobus, żeby on się nie usunął na dół. Był też problem z tym, żeby później ten autobus wydobyć do tyłu. Specjalny holownik przyjechał do tego celu i za pomocą wciągarki on został odciągnięty do tyłu, a drugi dźwig zabezpieczał, żeby ten autobus się nie usunął do tego przejścia na dół.